Piotr Lewandowski to radny Kołobrzeskich Razem i dyrektor do spraw administracyjnych Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. Według naszych informacji wystartował w konkursie ogłoszonym na dyrektora Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu i ten konkurs wygrał. Komisja konkursowa miała rekomendować zarządowi województwa właśnie Lewandowskiego. Ostateczne decyzje miały zapaść w tym tygodniu. W piątek rano Piotr Lewandowski przesłał oświadczenie, że rezygnuje z ubiegania się o fotel dyrektora szpitala. W odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu informuje, że zrezygnowałem z ubiegania się o to stanowisko. Decyzję swoją motywuję ważnymi powodami osobistymi. W konkursie na dyrektora szpitala startowały 4 osoby. Wciąż nie wiemy, kto poprowadzi kołobrzeską lecznicę.